Dobra księgowa nie równa się doradca podatkowy. Dobra księgowa, nawet jak ma bardzo dużą wiedzę podatkową, ma tyle pracy w księgowości, że. Nie uważam, że powinna się angażować w interpretację przepisów podatkowych. Najbardziej praktycznie to jest zmienić księgowość od nowego roku. Jak jest bardzo źle, to nie ma sensu czekać, prawda? Tym bardziej, że to tylko narasta, narasta i narasta. Często klienci mówią: O, super, mam audytowaną firmę, to ja tutaj żadnych ryzyk podatkowych nie mam. Tak nie jest bo żaden biegły rewident nie ma w zakresie swoich obowiązków przy audycie, tym takim regularnym, rocznym, żeby weryfikować kwestie podatkowe. Audyt można przeprowadzić, i często tak robimy, metodologią urzędu skarbowego. Klient ma to, tak jakby, poczucie bezpieczeństwa, że kiedykolwiek jakby mu się wydarzyła kontrola, no to on już przeszedł przez taką kontrolę, tylko przeszedł przez kontrolę doradcy podatkowego, i wiele aspektów, które mogłyby zostać wyłapane przez urząd, zostały po prostu zidentyfikowane przez doradcę, poprawione i tym samym może mhm. dalej spokojnie prowadzić biznes. Value FINANCE, dyrektor finansowy i księgowość dla szybko rosnących firm. Witaj w kolejnym odcinku na kanale Nowoczesne Finanse firmy. Często mówi się, że księgowość każda firma musi mieć. A co gdyby zamienić to fajnie, że każda firma księgowość może mieć. Rzetelna księgowość i zaopiekowane podatki to naprawdę bezcenna rzecz w tych burzliwych czasach. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy z Ewą Flor, naszym doradcą podatkowym, o tym jak o kwestie bezpieczeństwa swojej księgowości i podatków każdy przedsiębiorca może i powinien zadbać. No i porozmawiamy też o tym, jak te dwa światy, księgowość i podatki, mogą wnieść... Wartość, bo mogą w życie każdej firmy i w spokój przedsiębiorcy. Serdecznie zapraszam. Cześć Ewa, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Witaj na kanale Nowoczesne Finanse firmy i zacznę od razu od dwóch pytań, które gdzieś tam zainspirował mnie klient ostatnio. Czy dobra księgowość jest jak i drugie pytanie: czy księgowość i podatki to to samo? O co w tym chodzi, że to w ogóle jest jakaś różnica? Chyba coś w tym jest, ale na pewno klient ma fajne poczucie humoru, bo w moim nie, spotkałam. Spotkałam kilka naprawdę dobrych księgowych i to porządnych, dobrych księgowych, ale niestety, w szczególności w outsourcingu, wygląda to bardzo różnie z, z naciskiem, że bardzo różnie, czyli yy, często źle. Mm. Więc to pytanie jest bardzo zasadne. Czy jest jak Yeti, jednakże ja wierzę, że nadal uda, udaje się poprzez współpracę między innymi z doradcami podatkowymi, o czym zaraz nawiążę do drugiego pytania, udaje się, żeby. Tą księgowość prowadzić rzetelnie, dobrze zorganizowanie i żeby klient był zadowolony. Klient oczywiście normalny, bo malkotęci zawsze się znajdą. Przechodząc do drugiego pytania, właśnie jak już nawiązałam, moim zdaniem i musimy uświadamiać tutaj klientów bardzo mocno: dobra księgowa nie równa się doradca podatkowy. Dobra księgowa, nawet jak ma bardzo dużą wiedzę podatkową. Ma tyle pracy w księgowości, że nie uważam, że powinna się angażować w interpretację przepisów podatkowych. I znowu, jeżeli to są takie przepisy podatkowe związane z bieżącym prowadzeniem, to jasne, każda księgowa powinna tą wiedzę mieć, ale w każdej działalności, mniejszej czy większej, prędzej czy później pojawią się tematy, które powinny być koniecznie zaadresowane do doradcy podatkowego, bo jakbyś mi zadała pytanie, ile razy się spotkałam z różnego rodzaju interpretacjami księgowych w danym temacie, gdzie klient potem przychodził do nas i mówił: "Okej, okay, ale ja taką informację od księgowej dostałam, dostałem". No to tego też się zdarzyło wiele, wiele przypadków i ja tutaj nie obarczam winą Księgowych, bo tak jak powiedziałam, księgowy on mu, ma na tyle dużo obowiązków, że nie udźwignie jeszcze masy przepisów podatkowych, ale świadomość tą powinien mieć właśnie klient, bo to czyli, jest najważniejsze. Czyli w tym tandemie najbezpieczniej dla klienta? W tym tandemie najbezpieczniej hmm? i najfajniej, jak ten tandem ze sobą współpracuje. O, tak. Czyli mamy efekt księgowości, i księgowej, która może na bieżąco pewne rzeczy konsultować z doradcą podatkowym. Doradca podatkowy zna tą firmę od strony właśnie choćby współpracy z księgową i z klientem, i to jest rewelacyjne. I to nie brakuje, najwięcej w sumie jest takich przypadków, kiedy doradca przychodzi do jakichś zadań specjalnych, no to on wtedy lepiej lub gorzej się z tą. Księgowością musi skomunikować. I teraz jak się skomunikuje dobrze, no to jest OK. Jak się skomunikuje źle, bo na przykład pani księgowa będzie stawała bokiem, że nie chce czegoś tam przekazać, z różnych przyczyn, nie chce tutaj wnikać, no to to już będzie gorzej wyglądać, więc współpraca na bieżąco z księgowości z podatkami, to jest właśnie to co powinno mieć miejsce, co jest na przykład w krajach Unii Europejskiej. No je, je najlepiej znam, nie wiem jak jest poza Unią Europejską, ale tam generalnie zanim jakiekolwiek deklaracje rozliczeniowe, podatkowe, miesięczne czy tam roczne się wyśle, to księgowa daje do weryfikacji doradcy podatkowemu i nie, nierzadko ten doradca się po prostu pod tym podpisuje. Podpisany. Więc to jest naprawdę super mechanizm. U nas nadal tego mechanizmu nie ma, chociaż coraz Więcej klientów ma świadomość współpracy doradcy podatkowego z księgowością, ale niestety jest jeszcze masa, masa osób, które myślą, ok, mam księgową i to mi wystarczy. Ok, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jeśli już klient zdiagnozuje, że coś w tej księgowości nie gra, ma jakiś kłopot z urzędem, będziemy rozmawiać o tym, jak... Powinien przebiegać proces zmiany ewentualnej y, obsługi księgowej. Kiedy go zrobić i na co zwrócić uwagę? No to tak wiesz w dwóch zdaniach. Kiedy? Z Twojej perspektywy, podatkowca, kiedy klientowi powinno się zapalić czerwone światło, że. Coś należy zrobić, zmienić i przyjrzeć się tej księgowości i procesom tam. Rozróżnić tutaj możemy kilka sytuacji, kiedy ta lampka czerwona powinna się zaświecić. No, na pewno powinna się ona zaświecić i to już nie ma wtedy żadnych rozmyślań po stronie klienta, kiedy była kontrola albo były jakieś czynności sprawdzające ze strony Urzędu Skarbowego, i wiemy, że coś jest nie tak. I teraz może być to na mniejszą skalę, może. Być to na większą skalę. Mogą to, mogą to też być błędy niezawinione od strony księgowej, bo ona po prostu mogła tej wiedzy właśnie w zakresie podatków nie mieć. Więc tutaj, lampka czy do zmiany księgowości, czy do włączenia doradcy podatkowego, zawsze w takich przypadkach powinna się u, u klienta zaświecić. Kiedy jeszcze? Kiedy mamy takie specyficzne procesy, albo kiedy firma planuje różne. Połączenia, przekształcenia, wydzielenia, różne takie restrukturyzacyjne działania, kiedy, kiedy, kiedy podmioty planują albo mają możliwość rozliczania, na przykład, ulg podatkowych, różne aspekty kiedy, związane z handlem międzynarodowym, ze świadczeniem usług międzynarodowych, to też są takie momenty, kiedy y, powinien być do. Zespołu księgowego, dołączony doradca podatkowy, który będzie mógł takie kwestie weryfikować i na bieżąco korygować, bo tak jak zaznaczam i będę zaznaczać cały czas, księgowa, ona wcale nie musi mieć tej wiedzy i najczęściej ona tej wiedzy po prostu nie ma w zakresie takich tematów. No i potem ten trzeci przypadek, który. Nie wiem, dla mnie jest oczywistym, że przy księgowej zawsze powinien być doradca podatkowy, więc ten trzeci przypadek to bardziej już takie odczucie klienta albo świadomość, że powinniśmy w zespole mieć doradcę podatkowego. I znowu, przy małych firmach. Taka, takie, taka obecność doradcy podatkowego ona nie musi być hmm. cały czas, ale przy dużych firmach lub firmach, które mają działalność różnorodną właśnie na rynkach zagranicznych, albo planują właśnie, tak jak powiedziałam, różne, e, różne przekształcenia, restrukturyzacyjne działania, to tak jak najbardziej w tym momencie doradca też powinien uczestniczyć na bieżąco w tych tematach. Czyli z Twojej perspektywy podatkowca, podsumowując, kiedy firma przygotowuje się do jakichś takich grubszych zagadnień, wtedy warto przyjrzeć się tej księgowości, jeśli coś tam nie działa, to zmienić i na taką, która, która ma też dołączone usługi doradcy podatkowi. Tak, ja okay. może jeszcze dodam hmm. jeden przypadek, który teraz mi się przypomniał, i to jest często przy czy startupach czy przy e, branżach. E, takich innowacyjnych, techowych branżach, y, oni często rozważają y, wpuszczenie inwestora zewnętrznego. To to jest też w tym momencie moment, że powinno się przygotować tak tą dokumentację, żeby ten inwestor nie musiał e, sam wyłapywać wielu, wielu błędów. Może tych błędów w ogóle nie mieć, ale mamy wtedy... Pełną świadomość, że nie musimy bać się o jakąkolwiek korekty ceny, korektę ceny, na przykład sprzedaży udziałów, bo inwestor nic nie, nie znajdzie. No tak, A jak znajdzie, żadne. to mhm. musimy mieć świadomość tego, że wtedy on sobie to ryzyko. Obliczy i skoryguje cenę nabycia udziałów. I to bardzo często osoby, w szczególności osoby, które w ogóle nie mają styczności z księgowością i podatkami, one zapominają o hmm. tym. Czyli jest ten audyt jakby prawny, prawda, jest, ale ten już finansowo podatkowy yy, często z ich strony nie ma miejsca, ale już ze strony inwestora jak najbardziej będzie miał miejsce, ponieważ on musi sobie wszystkie ryzyka określić. To jeszcze jednym zdaniem, kiedy według ciebie znowu z perspektywy wiesz podatkowca, kiedy można zmienić księgowość. Najbardziej praktycznie to jest zmienić księgowość od nowego roku. No bo wiemy też Gosia pewnie potwierdzisz, w ciągu roku jak jest księgowość zmieniana. Oczywiście to się wszystko da. Ja, jak jest bardzo źle, to nie ma sensu czekać, prawda? Tym bardziej, że to tylko narasta, narasta i narasta. No przecież nie raz we dwie nawet miałyśmy e, sytuacje, kiedy otrzymywałyśmy e, księgi, które od roku czy półtorej roku w ogóle nie były prowadzone, prawda? Albo były w tak zaniedbanym stanie prowadzone, że, e, trzeba, że, było że trzeba było, odtworzyć, było je o, hmm. odtworzyć. Ale takim normalnym Terminem, jakby można było, i tak najczęściej jest w przypadku klientów, że się zastanawiają, że pod koniec roku, czy może faktycznie od nowego roku nie zmienić księgowości. I to jest naturalne takie podejście, termin dla nas. Też, bo wtedy otwierany jest nowy rok, prawda i, i, i dużo, y, dużo tych obowiązków, które w trakcie roku i przejęcia ksiąg w trakcie roku odpadają, jak są księgi przejmowane od nowego roku. No pytanie, co z historią? To jest no, najłatwiej to jest... to jest pewnie dla księgowych najłatwiej i tak się utarło, natomiast w trakcie roku zdecydowanie to też jest możliwe. Nie? Oczywiście. Więc że jeśli tak. przedsiębiorca zauważa, że coś dzieje się nie tak, to broń boże, nie czekamy do, do końca roku, tylko podejmujemy szybko działanie. Bo to wszystko jest możliwe, żeby przejąć w trakcie roku. Jest trochę trudniej, ale no, jest to możliwe, tak jak powiedziałaś. No dobra, to jak takie przejęcie z Twojej perspektywy wygląda? Dobrym wariantem i takim rekomendowanym przez nas przy przejęciu ksiąg jest zrobienie audytu, co w tych księgach mamy. No bo często jest tak, a nawet bym powiedziała, że. W 90 paru procentach jest tak, że po prostu księgi wędrują do nowego biura i wtedy cokolwiek wychodzi z przeszłości, no to niestety już spoczywa w obowiązkach nowego biura. Najczęściej jest tak. No, oczywiście, jeszcze jak się dobrze zarostaliśmy z poprzednim biurem, no to jeżeli jest to biuro solidne to podejrzewam, że nie będzie się wykręcało i jakiekolwiek korekty powstaną, to te korekty sporządzi. Ale nierzadko znowu są sytuacje, kiedy te wszystkie sprawy przeszłości ciążą już na nowym biurze i ono musi dokonywać tych korekt. I teraz, żeby klient był świadomy, co przechodzi, to warto sobie taki bilans otwarcia zrobić podatkowy, księgowy również, żebyśmy wiedzieli, co otrzymujemy, żeby klient przede wszystkim wiedział, ale też żeby biuro wiedziało na jakie obowiązki w zakresie tego klienta się pisze. Więc to jest wariant rekomendowany i te coraz częściej klienci taki wariant rozważają, ale niestety znowu w wielu przypadkach po prostu y, klient nie chce, y, może czasami się boi, co wyjdzie z, z przeszłości y, i ten bałagan y, może przejść po prostu na nowe biuro, a co więcej jeszcze, może być tak, że pewne ustawienia, jeżeli nowe biuro otrzymuje bazę księgową i na przykład nie dokonuje weryfikacji, co było w przeszłości i czy było dobrze, to może niestety kontynuować pewne błędne założenia. Przyjęte przez poprzednie biuro założenia rozliczeń. No tak, z perspektywy księgowej ten audyt jest absolutnie konieczny, ale żebyśmy to słowo audyt dobrze zrozumieli, my mu, nie mówimy o takim audycie przez biegłego rewidenta prowadzonym, tylko o audycie takim podstawowych zasad księgowych i to zakładam jest po stronie nowego biura, ale audyt w Twoim rozumieniu podatkowca to jest audyt podatkowy. No dobra, no to na czym on polega? Audyt podatkowy, czyli sprawdzamy, Rzetelność prowadzenia ksiąg pod kątem ich wyniku, właśnie podatkowego. Czyli, tak jak powiedziałaś, nie jest to audyt biegłego rewidenta, który z kolei ten audyt nie zahacza praktycznie w ogóle o kwestie podatkowe, a często klienci mówią, o super, mam audytowaną firmę, to ja tutaj żadnych ryzyk podatkowych nie mam. Tak nie jest, bo żaden biegły rewident. Nie ma w zakresie swoich obowiązków przy audycie, mm. tym takim regularnym, rocznym, żeby weryfikować kwestie podatkowe. I często też jest tak, że niektórzy biegli rewidenci, którzy muszą z kolei oszacować, Ryzyko, bo jeżeli by się okazało, że na przykład jest niedopłacony jakiś podatek, no to to też powinno być odzwierciedlone w księgach. Dodatkowo właśnie na takie audyty angażują doradców podatkowych i to jest wtedy właśnie audyt podatkowy, o którym rozmawiamy. Czyli audyt podatkowy to jest sprawdzenie poprawności rozliczeń podatkowych, ale to jest jeden zakres, bo często przy tym sprawdzaniu poprawności. Doradca podatkowy może zasugerować inne rozwiązanie, które jest na przykład bardziej efektywne od strony podatkowej. I to jest ta wartość dodana, bo wtedy, jak taki audyt podatkowy doradca podatkowy przeprowadza, on oprócz ryzyk i poznania firmy sprawdza, czy nie warto byłoby zastosować innych rozwiązań podatkowych. I to wtedy dla klienta jest bardzo cenna informacja, bo on nie tylko o, otrzymuje e, informacje po tym audycie o ryzykach lub braku hmm. ich, co jest, co jest super informacją, ale także o tym, że może pewne obszary zoptymalizować pod kątem podatkowym. Czyli z punktu widzenia klienta, to chyba jest taki audyt, który gwarantuje właśnie bezpieczeństwo, jest taki no, najbardziej sensowny. Bardzo klienta, sensowny hmm? i powiem ci Małgosiu, że są klienci, którzy regularnie co mhm. roku taki audyt podatkowy... Ja tak, e czyli nie tylko przy przejściu, dokładnie. ale też regularnie. Dokładnie. Okay. No to ile trwa taki, taki audyt? Jaka to jest metodologia? Czy to jest bardzo uciążliwe dla klienta? Nie jest uciążliwe dla klienta pod warunkiem, że ma współpracującą księgowość. Jeżeli z księgowości można wiele... A tak bazujemy, no bo na danych mhm. księgowych bazujemy. Plus oczywiście jeszcze do tego prosimy zawsze umowy, rozmawiamy z określonymi przedstawicielami spółki, ale dla samego klienta on ten audyt podatkowy naprawdę nie jest absorbujący pod warunkiem, że ma odpowiednio zorganizowane procesy przekazywania informacji właśnie księgowej od strony działu księgowego czy to biura rachunkowego, to wtedy jego zaangażowanie może Wynosić raptem godzinę czy dwie, kiedy musi z tym doradcą mhm. podatkowym na pewne kwestie osobiście porozmawiać, albo zarząd musi osobiście porozmawiać, lub wydzielona do tego osoba, która mhm. może dostarczyć y, informacje. Więc tutaj zaangażowanie jest praktycznie zerowe od strony spółki. Oprócz składania wyjaśnień, informacji, co więcej, audyt można przeprowadzić i często tak robimy metodologią Urzędu Skarbowego, gdzie dodatkowo. Yy, Oprócz tej informa od tych informacji, o których powiedziałam wcześniej, czyli w zakresie określenia ryzyka lub braku ryzyk, co możemy efektywnie pop pop poprawić właśnie w podatkach, dodatkowo klient ma tą. Takie jakby poczucie bezpieczeństwa, że kiedykolwiek, jakby mhm. mu się wydarzyła kontrola, no to on już przeszedł przez taką kontrolę, tylko przeszedł przez kontrolę doradcy podatkowego i wiele aspektów, które mogłyby zostać wyłapane przez urząd, zostały po prostu zidentyfikowane przez doradcę, poprawione i tym samym może mhm. dalej spokojnie prowadzić biznes. Ale tak jak powiedziałaś, oprócz tego, że jest to bezpieczeństwo i spokój, to też podczas tego audytu można zasugerować klientowi skorzystanie, nie wiem, z jakiejś ulgi, oczywiście. albo. I bardzo często tak mm -hmm. jest. Okay. I bardzo tak często jest, czy to w zakresie właśnie ulgi, czy to w zakresie rozliczeń y, pomiędzy podmiotami powiązanymi, czy to w zakresie rozliczeń członków zarządu ze, ze swoją spółką, tak doradca też i przede wszystkim jest od tego, żeby wykazać się też. Y, wiedzą no takim wsparciem, jak? Mhm. po prostu i wsparciem, okay. żeby nie mhm. płacić tych podatków tam, gdzie nie jest to konieczne. Konieczne, jasne. No to ile trwa taki audyt i co dzieje się na koniec? Co ten przedsiębiorca mhm. dostaje po takim audycie? Audyt, jeżeli sprawnie przeprowadzamy, to możemy się zamknąć w trzech, czterech tygodniach, w zależności znowu od skali przedsiębiorstwa, bo jeżeli jest firma duża i zahaczamy o wiele obszarów z firmy, no to Potrafi trwać 2-2,5 dwa, dwa miesiąca, ale mówię mm. o takim sprawnym i na przykład, jeżeli on się powtarza co roku, mm -hmm. to już wiemy, gdzie za zaglądnąć u klienta, w które miejsce, czy coś się nowego pojawiło. Yy, to on właśnie jak klienci nas proszą przed złożeniem CITA, za zaczynamy gdzieś w połowie lutego i. Yy, pod koniec marca albo w połowie marca klient otrzymuje informację: OK, składaj tego cita, wszystko jest w porządku, albo coś tam poprawcie. Po audycie klasycznie klient dostaje podsumowanie albo krótkie takie podsumowanie, albo raport. Jeżeli jest to pierwszy przegląd, audyt, no to najczęściej jest to raport, w którym są wskazywane obszary ryzyka, które należy poprawić, no i obszary, które można by było zoptymalizować. Okej, okay. teraz zbliża się koniec roku, też moment na to, żeby przemyśleć, jak chcemy widzieć i kto powinien te nasze finanse prowadzić, więc ja myślę, że warto z poziomu przedsiębiorców zastanowić się nad tym, prawda, żeby, żeby zobaczyć, czy te procesy są takie, jak powinny być, czy ta księgowość spełnia swoją rolę, czy śpimy bezpiecznie, czy nie mamy tam jakichś czerwonych lampek, no i ewentualnie, jeśli będzie decyzja o zmianie, to to jest teraz najlepszy moment i też warto ten, Audyt rozważyć. To jest bardzo dobry moment. To jest teraz bardzo dobry moment. Do końca roku warto zastanowić się, warto pochylić się nad tą księgowością. Ja często i pewnie też. Masz zrozumienie, że ktoś, kto prowadzi biznes, no to on prowadzi biznes, prawda? I nie zastanawia się innymi obszarami, które są wspomagające biznes. No ale księgowość, nieprawidłowa księgowość, potrafi się mocno zemścić i potrafi czasami zachwiać tym biznesem, prawda? Jeżeli pojawią się jakieś kary, jeżeli niepotrzebne zainteresowanie się wzbudzi z Urzędu Skarbowego, a to potem. Dokłada się do normalnego biznesu, no bo nie mamy już tej takiej pewności, prawda, i spokoju w prowadzeniu biznesu. Więc to jest ten moment, kiedy każdy koniec roku warto zastanowić się nad swoją księgowością. Zrobić sobie podsumowanie. Hmm. Może audyt właśnie podatkowy przed złożeniem cita, to jest bardzo. Dla spokojnego snu. No. Tak jest. Ewa, ja bardzo Ci dziękuję za, za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że tym przedsiębiorcom, którzy mogli się zastanawiać, kiedy tą księgowość zmienić, czy warto, czy warto w ogóle tego, tego tematu dotykać, albo może dla takich przedsiębiorców, którzy trochę się tego procesu boją, że trochę wskazałyśmy, że nie trzeba się tego bać. Są na to metody, są specjaliści, którzy mogą to odpowiednimi procesami, właśnie jak taki audyt, mogą zabezpieczyć ten spokojny sen i, no i też, nie wiem, jakieś perspektywiczne rozmowy z inwestorem, czy, czy inne duże wyzwania, które w firmie się będą wydarzać. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. I do usłyszenia następnym razem. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję ci za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeśli dotarłeś, dotarłaś do tego miejsca, to znaczy, że Temat podatków, księgowości jest dla Ciebie ważny, może ważny jest w tym momencie w życiu Twojej firmy, albo niestety jesteś po złych doświadczeniach z Urzędem Skarbowym. W opisie pod dzisiejszym odcinkiem znajdziesz link do bezpłatnych konsultacji, gdzie chętnie opowiemy, podpowiemy, w jaki sposób zadbać o przeniesienie, bezpieczne przeniesienie Twojej księgowości i podatków do miejsca, które zagwarantuje Tobie bezpieczny sen. Do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale Nowoczesne Finanse firmy.